Odpowiedź Katarzyny II z 6 czerwca 1793 roku. Przesłana na ręce ambasadora Jakoba Ziwersa. Co do propozycji abdykowania króla polskiego, poprzedzające wyrazy jego mnie dawniej do niej przygotowały i ta mnie ani zadziwia, ani embarasuje. Ale porę, w której on to chce wykonać, ja znajduję ze wszech miar najnieprzyzwoitszą. Wielokrotne przyczyny i nawet przystojność tego wymagają, aby on w swoich rękach trzymał wodzę rządu, póki kraj jego nie wyjdzie finalnie z teraźniejszej przeprawy. I daj mu poznać, że pod tą tylko kondycją będę się mogła rezolwować, abym go uszczęśliwiła w tym uchyleniu się, o którym zamyśla. Daj mu poznać, że te skrupuły, które mi przywodzi on w swoim piśmie, nie tylko nie powinny by mnie natchnąć takową skłonnością, ale owszem, mogłyby mi także dać rozumienie, iż on się wcale nieszczerze do mnie wraca.